cześć, jestem Paweł Brzelok, jestem ze Szczecina, jedno z ładniejszych miast w Polsce. Posiada ono m.in. Wałek Chrobrego oraz port morski. Jednak nigdy nie chciałem być kimś na statku, kapitanem majtkiem czy jakimś żeglarzem. Zdecydowanie bardziej kręcą mnie pojazdy, które poruszają się po asfalcie. Od małego zawsze lubiłem oglądać wyścigi Formuły 1, śledziłem wszystkie na bieżąco wyniki. Może to też spowodowało, że teraz właśnie zajmuję się wyścigami. Pierwszym sportem, jaki zacząłem uprawiać, była to gimnastyka sportowa. Sport bardzo ekstremalny, akrobacje, które się wykonuje, naprawdę są bardzo widowiskowe. Jednak po kilku latach trenowania gimnastyki pociągnął mnie drugi sport, była to piłka nożna. Zrezygnowałem dla piłki nożnej z gimnastyki. Piłkę trenuję do dzisiaj. Cały czas chodzę na treningi, uczęszczam. Jednak od pewnego czasu zaczęliśmy interesować się motorsportem. Zacząłem od kartingu w szczecińskim torze kartingowym. Po pierwszych zawodach zachorowaliśmy na tą chorobę. Zaczęliśmy wyjeżdżać na różne zawody po Europie całej. Przede wszystkim był to karting halowy. W późniejszym czasie, kiedy coraz lepiej czułem się w kartingu halowym, zaczęliśmy próbować sił w kartingu profesjonalnym. W tym sezonie czeka mnie duże wyzwanie, bo jest to Volkswagen Castrol Cup. Samochód o dużej mocy, bardzo szybki i aerodynamiczny, przyczepny. Będzie to moja pierwsza seria wyścigowa, poważniejsza. Jako przygotowanie do mojego sezonu można potraktować piłkę nożną, ponieważ jestem aktualnym piłkarzem. Gram w szczecińskim klubie. Uczęszczam na treningi 3 razy w tygodniu. Myślę, że to bieganie, kondycja fizyczna na pewno może mi sporo pomóc w samochodzie, ponieważ tam też trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną. Moim priorytetem jest sport, jednak moja mama tego nie pochwala, wolała, żebym bardziej się stawiał na naukę. Jednak nie zapominam o nauce, wiem, że jest ważna, bo nie wiadomo nigdy, jak wyjdzie to w sporcie. Jednak mam nadzieję, że uda mi się coś osiągnąć. Dla mnie jest zawsze mistrzem, ja go zawsze będę wspierać i nadal go wspieram we wszystkich jego wyścigach. Staram się być obecna, co prawda nie zawsze mogę, ale jak tylko jest okazja, to zawsze przychodzę i oglądam to i mu dopinguję całym sercem. I no, dla mnie będzie zawsze mistrzem. Cieszę się, że startuję dopiero od połowy sezonu, bo inaczej bym sporo namieszał w stawce.